To także świadectwo tego, do czego może prowadzić polityczna nienawiść. Ale też chciałbym, żebyśmy w życiu Gabriela Narutowicza dostrzegali to, co prowadziło go na drodze do niepodległości. Był jednym z architektów polskiej niepodległości, był jednym z ojców polskiej niepodległości. Był ministrem spraw zagranicznych, osobą, która utożsamiała pragnienie Polski nowoczesnej. W tamtym czasie był swojego rodzaju ikoną polskiej nowoczesności. Był światowej sławy inżynierem i przyjechał znakomicie wykształcony człowiek o ogromnym doświadczeniu zawodowym, życiowym. Przyjechał do Polski i budował niepodległą Rzeczypospolitą. Jego zabójstwo niech będzie wielką lekcją, ale także niech będzie lekcją pojednania. Pojednania, którego potrzebuje także dzisiejsza klasa polityczna i pojednania, które jest tak ważne, aby wszyscy ludzie, wszyscy Polacy zdawali sobie z tego w pełni sprawę, jakie mamy szczęście żyć w wolnym, niepodległym kraju, w tym kraju, o którego odzyskanie walczył przez całe życie pan prezydent Gabriel Narutowicz. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.